Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, przed wami leżą dwie puszki czeskie. Jadąc dzisiaj po drodze, wstąpiłem do jednej galerii, no i okazało się, że mieli tam kilka sztuk właśnie jeszcze małych i dużych puszek. Ostatnio otwierałem malutką puszkę, tak więc na dzisiejszym filmiku otworzymy sobie tą dużą, tą małą zostawimy sobie na jakiś kolejny odcinek. I moi drodzy, zobaczymy, co tutaj nam kryje duża puszka kolekcjonera. Ostatnio, jak wiecie, trafiłem Lafate. A zaraz zobaczymy, co nam dzisiaj szczęście przyniesie i co znajdziemy w dużej puszce kolekcjonera. Moi drodzy, do trafienia są cztery karty: Petr Czech, Lafata. Następnie Hamsik ze Słowacji i Rosicki. Lafatę trafiłem. Zresztą wszystkie karty już mam, ale jeżeli chodzi o trafienie, to ostatnio Lafata, a dzisiaj jest, jest! A dzisiaj, moi drodzy, Tomasz Rosicki. No piękny traf, moi drodzy, czyli dwie najważniejsze karty, jeżeli chodzi o Czechy, czyli Tomasz Rosicki i Lafata zostały trafione przeze mnie. Jedna w małej puszce, a dzisiaj w dużej puszce mamy Tomasa Rosickiego. Zaraz zobaczymy, moi drodzy, co tutaj nam jeszcze los przyniesie w saszetkach. To na razie na bok odkładamy. I mamy 10 saszetek. Jeżeli, moi drodzy, ktoś chętny na limitkę Rosyckiego, to piszcie, bo ja już mam tą kartę. To jest moja powtórka. I będę wam, moi drodzy, prezentował tylko karty specjalne. Mamy Goalstoppera Buffona. Następnie One to Watch Alaba. A pozostałe to są już bazóweczki. Tutaj mamy 4, 5 bazówek w sumie. I o, mamy jeden z rzadszych Inventy Venesów, Stefan El Shaarawy z reprezentacji Włoch. A tutaj mamy również jedną kartę specjalną. Jest to One to Watch Gökhan Töre z Turcji. Coś malutko tych kart specjalnych. Tutaj tak samo, tylko jedna i jest to Making History z Węgier. Teraz mamy Double Trouble ze Słowacji, Hamsik i Kuczka. Do tego mamy eksperta Bastiana Schweinsteigera. O, no proszę, teraz jest fajny traf, moi drodzy. Logo numer 5, czyli ta najrzadsza występująca karta. I oprócz tego już są same bazóweczki. Teraz trafiamy rzadkiego golstopera Hannes Halldórsson z Islandii. Tu już nie ma nic ciekawego. Pozostały nam trzy saszetki. Logo Portugalii i oficjalne trofeum. Dwie karty specjalne, jest Game Changer Lewandowski i Passion and Pride Irlandia Północna.
Tym razem trafiamy, moi drodzy, kartę z pierwszej strony z numerem 1. Oprócz tego karta 11 Chorwacji. No a tutaj 4 bazowy. Czyli, moi drodzy, podsumowując, no, jeżeli chodzi o karty specjalne, to na taką puszkę to nie za dobrze to wypadło. Praktycznie oprócz tej piątki i tutaj tego goalstopera rzadkiego. Pozostałe karty to takie, no można jeszcze tutaj dodać tego Inventivenessa El-Sharawiego, a pozostałe karty to tak występujące dość często, więc no nie ma tutaj jakiegoś ekstra strzału, oczywiście oprócz tej limitki. Moi drodzy, zapraszam Was oczywiście na unboxing tej małej puszki, zobaczymy co tam trafię, a dzisiaj to wszystko, serdeczne dzięki za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć!